TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Daniel, jak wytłumaczyć ten dzisiejszy mecz, ten dzisiejszy wynik, no pierwsza wasza porażka w sezonie? No cóż, no, dzisiaj przerywamy, jadąc tutaj wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki mecz. No dzisiaj przerywamy, ale gdzieś tam to spotkanie mogło się ułożyć inaczej, gdzieś też mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, ja też miałem sam na sam, nie strzeliłem. No cóż, no, no, jak nie wpada, no, to się dostaje. No dzisiaj my dostaliśmy tą jedną bramkę, no i przerwamy mecz, no jesteśmy na pewno wkurzeni. No i nic, no, myślimy już o następnym meczu. Żal chyba tej pierwszej połowy, bo tak trochę głową w mur uderzaliście. Sytuacje były, strzały były, ale wpaść nie chciało. No tak, no stworzyliśmy sobie tę sytuację. Wydaje mi się, że graliśmy dobrze. Śledza nam nie zagrażała w ogóle, można powiedzieć, jedną sytuację może stworzyli sobie. No i brakło tej kropki na D, bo jakbyśmy szli tam jedną bramkę czy dwie, no to na pewno mecz by się inaczej potoczył, bo Śledza by się musiała otworzyć, a my byśmy sobie spokojnie grali i byśmy czekali na swoje okazje kolejne. Teraz przerwa od ligowego grania przyda się? No na pewno, chłopcy ci co więcej grali, no to na pewno im się przyda, bo gdzieś tam odpoczną sobie. Co, no, mamy ten puchar, gdzieś tam ci co mniej grali to pewnie zagrają. Musimy patrzeć w przyszłość, to nie jest, dzisiaj przerywamy, ale no, gdzieś tam dalej idziemy po swój cel. No.